25 maja przenosimy się do nowego systemu ochrony danych osobowych i to, co jest najważniejsze w tym właśnie nowym systemie, to administrator danych z jego obowiązkami oraz prawa osób, których dane dotyczą, zasada rozliczalności administratora, czyli tego podmiotu, który będzie decydował o tym, czyje dane, w jakim celu, komu, po co przetwarza, jak długo, komu je udostępnia. I tutaj oczywiście szereg wątpliwości administratorów, zwłaszcza tych administratorów, którzy dopiero od niedawna zainteresowali się ochroną danych osobowych i od niedawna zaczynają wdrażać rozporządzenie w swojej organizacji. To, co najważniejsze na teraz, na dzisiaj już, a co powinno być zrobione znacznie wcześniej, to dokonanie przeglądu procesów związanych z przetwarzaniem danych w swojej organizacji, w swoim podmiocie. Należałoby przeanalizować, jakie dane przetwarzamy, po co, jaki cel chcemy osiągnąć, sprawdzić, czy te dane są prawidłowe, prawdziwe, adekwatne do tego celu, który osiągamy, sprawdzić, na jakiej podstawie dane są przetwarzane. Jeśli jest to zgoda, to sprawdzić, czy zgoda, na podstawie której dane są przetwarzane, spełnia warunki, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu, sprawdzić zabezpieczenia techniczne, które są stosowane przy przetwarzaniu danych osobowych, bo one są niezbędnym elementem prawidłowości w procesach przetwarzania danych osobowych. Przedsiębiorcy, którzy od 20 lat stosują zasady ochrony danych osobowych, są oczywiście przygotowani lepiej. Ci, którzy dopiero od niedawna temat podjęli i drążą to zagadnienie, przygotowani są gorzej i to nas niepokoi, bo my troszkę akcenty rozkładamy chyba niedobrze i wokół rozporządzenia narosło wiele mitów, zwłaszcza jeśli chodzi o nakładanie kar finansowych, administracyjnych kar na podmioty, które w sposób niewłaściwy przetwarzają dane osobowe. Zapominamy o innych uprawnieniach, o innych prawach, które mają obywatele, osoby, których dane są przetwarzane, chociażby o takim prawie jak możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, w związku z czym powstaje szkoda materialna albo niematerialna. Więc nie tylko organ nadzorczy, który będzie stał na straży prawidłowego przetwarzania danych osobowych, powinien być tym, co zmusić powinno, czy nakłonić administratorów do tego, żeby w sposób prawidłowy przetwarzać dane. Proszę też pamiętać o tym, że prawa po prostu trzeba przestrzegać, a jego nieznajomość szkodzi, zgodnie z łacińską maksymą.